FIA próbuje wyjaśnić, o co chodzi w tej całej akcji z cenzurowaniem kierowców, co oni będą mogli mówić, czego nie będą mogli mówić i robić, a czy FIA to wyszło, to już za chwilę sami ocenicie. Będzie o bardzo mocno ograniczonym optymizmie Mercedesa, o większym, mam wrażenie, optymizmie w Alpine, a także parę słów na temat pierwszych jazd Piotrka Wiśnickiego w Formule 3. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. No a zaczynamy sobie właśnie od informacji na temat Piotrka Wiśnickiego, zanim 3 dni testów Formuły 3 w Bahrajnie. No i ja się w ogóle dowiedziałem, nie miałem tego świadomości wcześniej, że w ogóle Piotrek wcześniej w samochodzie Formuły 3 nie siedział, to były jego pierwsze jazdy, więc myślę, że trochę przez pryzmat tego należy na te jego wyniki patrzeć, plus nie zapominamy, to były testy, podczas których się testuje, a nie się ściga. No jeśli chodzi o czasy, to rewelacji nie było w końcówce stawki każdego dnia. Piotrek się plasował. Pierwszego dnia był najszybszy z całej trójki ze swojego zespołu. W dwóch kolejnych dniach był wolniejszy od Sophie Flersch, która jednak no, doświadczenie ma dużo, dużo większe. Chwileczkę dosłownie porozmawiałem z Piotrkiem, wymieniłem parę zdań. Piotrek mówił, że no, sama kierownica, ogarnięcie tego wszystkiego, wszystkich systemów, to już było wyzwanie i tych rzeczy do nauki było mnóstwo. Pierwsze zawody już niedługo w Bahrajnie, będziemy trzymać kciuki, no ale oczywiście nie ma co się spodziewać jakichś gigantycznych, fenomenalnych wyników na początku, bo tam nauki jeszcze będzie mnóstwo, ale wszystko małymi kroczkami i trzymamy za Piotrka kciuki. No i też wiemy już, co będzie Tymek Kucharczyk w tym sezonie robił. Będzie jeździł w brytyjskiej Formule 3. To jest seria no, trochę jakby o krok wyżej niż Formuła 4, ale znacznie niżej niż Formuła 3, no ale jest to jakby kolejny krok i trzymamy po prostu za Tymka kciuki, żeby w tej brytyjskiej F3 sobie radził jak najlepiej, no bo to będzie po prostu kolejna ewentualna przepustka do tego, żeby iść wyżej i wyżej, a wiadomo, że no, czy Tymek, czy też Kacper Sztuka, oni właśnie w stronę F3 najbardziej zerkają i mam nadzieję, że w końcu im się dojść do tej F3 uda. Teraz parę słów na temat zmian w oponach, które w tym sezonie będziemy mieli, jeśli chodzi o te mieszanki, które dostaniemy od Pirelli. Nowa opona w ogóle już zadebiutuje, słuchajcie, podczas wyścigów w Bahrajnie i teraz musicie się skupić, bo to może być skomplikowane. W zeszłym roku mieliśmy 5 mieszanek dostępnych. Pirelli sobie z tych mieszanek wybierało jakby 3 dostępne na dany weekend. No i to było 5 mieszanek, C1, C2, C3, C4, C5. C1 to była mieszanka najtwardsza, czyli taka, która najdłużej wytrzymywała, ale była jakby najwolniejsza, no a C5 to była mieszanka najbardziej miękka, czyli najszybsza, ale najmniej wytrzymała. W tym roku tych mieszanek będzie 6, bo dochodzi nam jeszcze mieszanka C0, czyli mieszanka jakby najtwardsza. To C0 teraz będzie mieszanką najtwardszą. I teraz uwaga, trudny moment. Zeszłoroczne C1 będzie tegorocznym C0, a w miejsce zeszłorocznej C1 wskoczy nam nowa mieszanka. I to właśnie C1, ta nowa mieszanka, będzie używana podczas weekendu w Bahrajnie, podczas inauguracji tego sezonu, więc będzie nowość od Pirelli, sprawdzana przez zawodników już podczas pierwszego weekendu. No i też w trakcie testów zobaczymy, co kierowcy będą mówili na temat tych poszczególnych mieszanek, cóż tam Pirelli na ten sezon im przygotowało. Z oponami wiecie jak jest, bardzo często są komentarze negatywne, bardzo rzadko są komentarze jakieś super pozytywne, ale Pirelli rzeczywiście, mam wrażenie, no cały czas stara się te opony poprawiać. Nie wychodzi im to jakoś najgorzej, oczywiście do jakby optymalnej sytuacji jeszcze daleko, ale no, ja mam wrażenie, że oni wiedzą, gdzie się poprawiać i cały czas coś tam w tym kierunku rzeczywiście robią. Próbuje się nieco poprawić FIA, jeśli chodzi o całą tę sprawę z cenzurowaniem kierowców, czyli z tym dodatkiem do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w którym to się znalazła informacja, że kierowcy nie będą mogli bez zgody FIA wypowiadać się na treści pozasportowe, religijne, społeczne, na temat mniejszości, na temat polityki i tak dalej, i tak dalej. No i posypały się gromy ze strony zawodników. Chyba każdy już kierowca przy okazji prezentacji poszczególnych ekip było to pytany i każdy mówił, że to jest bez sensu, że oni sobie nie dadzą zamknąć ust. Lando Norris mówił tak, jakby jeśli to nie będzie jakaś gigantyczna kara, spoko, ja mogę te kary
zegary przyjąć, a będę mówił, co będę chciał, bo nikt mi nie będzie kagańca na usta zakładał. No i we FIA zobaczyli, że no dobra, odbiór tego nie jest zbyt dobry, jak wielu rzeczy, które ze FIA płyną, więc zrobili takie wyjaśnienie tego dodatku do tego kodeksu sportowego. Ja wam pokrótce jakby przytoczę to, co FIA chciała zawodnikom przekazać. I teraz tak, będzie można dalej o takich rzeczach mówić, jeśli jesteś zawodnikiem Formuły 1, czy tam zawodnikiem innego motorsportu, bo to też dotyczy innych dziedzin motorsportu. Będzie można to robić we własnych mediach społecznościowych, podczas wywiadów z akredytowanymi mediami na torze i podczas też konferencji prasowych FIA, ale tylko w momencie, w którym zapyta cię o to jakiś dziennikarz. Czyli jak dziennikarz zapyta o wojnę w Ukrainie, no to wtedy będzie mógł, rozumiem, ten zawodnik sam odpowiedzieć. Ale nie będzie mógł usiąść i powiedzieć, tak zakładam, nie będzie mógł usiąść i powiedzieć, wspierajcie Ukrainę, robimy zbiórkę i działamy. Nie. Chyba że, i to jest wyjątek, zgłosi się do FIA 4 tygodnie wcześniej i FIA w ramach wyjątku się zgodzi na to, żeby zawodnik coś takiego sam wygłosił. Więc to było przed chwilą te momenty, kiedy zawodnicy mogą się wypowiadać, a teraz kiedy nie mogą, znaczy nie tylko wypowiadać, ale też robić gestów, czyli jakieś koszulki, loga i tak dalej, kiedy nie mogą podczas konferencji prasowych, chyba że zostaną zapytani, nie mogą podczas wszelkich działań na torze albo temu podobnych, tak napisano w tym wyjaśnieniu, czyli na przykład podczas parady kierowców albo hymnu narodowego. Nie będzie można też podczas przedwyścigowych i powyścigowych procedur, czyli na przykład podczas podium w cooldown roomie, czyli w tym pokoju, do którego zawodnicy wchodzą zaraz po wyścigu, przed jeszcze podium, czy podczas przedsezonowych czy posezonowych zdjęć grupowych. FIA też powiedziała, o co chodzi z religijnymi kwestiami, czyli nie będzie można na przykład nie będzie można obrażać religii, ale jeśli ktoś już będzie chciał zrobić po prostu, nie wiem, gest, tak dokładnie napisano, że tam gest patrzenia w niebo, czy przeżegnać się, to będzie mógł to zrobić. No chyba tak, no bez przesady. Ale nikt nie napisał w tym wyjaśnieniu, na przykład co z kaskami zawodników, ale czy to z jakimiś koszulkami, zakładam, że no, jakby wynika z tego, tak mi się wydaje, dosyć jasno, że podczas parady kierowców, czy podczas przedwyścigowego przygotowania, no, zawodnik nie będzie mógł, czy tam podczas po prostu aktywności na torze, nie będzie mógł mieć na kasku, tak to rozumiem, nie wiem, czy dobrze to rozumiem, nie będzie mógł mieć na przykład właśnie flagi Ukrainy, tak. Zostańmy przy tym przykładzie, bo wydaje mi się dosyć aktualny i no i właśnie pokazujący być może jakby cały trochę bezsens tej sytuacji, no bo co, będzie się musiał każdy pytać, słuchaj, ja tu chcę wesprzeć Ukrainę, czy wesprzeć, nie wiem, ofiarę trzęsienia ziemi w Turcji i chcę sobie dać flagę turecką i napisać, jesteśmy z wami, ale tego nie będę mógł pokazać na kasku, no bo to jest jednak pozasportowe, nie odnosi się to do tego, czym się zajmuję, tylko jest to jakby takie społeczno-polityczno, no bo wojna, polityka, nie wiem. Cały czas mam wrażenie, że można to było zostawić tak, jak było i naprawdę nie było źle. Były wyjątki, kiedy zawodnicy takie rzeczy robili, a teraz jest kompletne, niepotrzebne wokół tego zamieszanie, a jak zwykle przekonamy się w trakcie sezonu, jak to będzie wyglądało. Ja tymczasem przechodzę do rzeczy bardziej sportowych, bo przechodzę do Mercedesa i do ich nowego samochodu. Nowe barwy, czarne barwy w tym sezonie. Dlaczego? No dlatego, że jest to szansa na zaoszczędzenie troszkę wagi na tym samochodzie. Jako wytrawni kibice wiecie, że to ma duże znaczenie. Za chwilę do tego jeszcze dojdę i powiem wam mniej więcej w ogóle o jakich zyskach mówimy, jeśli nie ma farby na samochodzie, bo na samochodzie Mercedesa w większości ten samochód nie jest w ogóle pomalowany, to jest czyste włókno węglowe, tylko elementy poszczególne są pomalowane. Jest trochę nowych rozwiązań, nie zrezygnowali całkowicie z tego konceptu takiego wąskiego tyłu. Mają to zmienić w trakcie sezonu, takie są od nich jakby przekazy. No i ten przekaz w ogóle, który płynął z wypowiedzi ludzi z Mercedesa, jest taki bardzo, bardzo, bardzo ostrożny. Lewis Hamilton mówi, że w zeszłym roku ja byłem bardzo pewny siebie, gdy się wypowiadałem przed sezonem, bo ludzie wokół mnie byli bardzo pewni siebie, inżynierowie i tak dalej. Teraz wszyscy bardziej stąpamy po ziemi, bardziej mamy podejście, okej, najprawdopodobniej nie będziemy najszybsi tutaj od samego startu sezonu, ale mamy potencjał, żeby się zbliżyć.
Mam nadzieję, że my się zbliżymy i mam nadzieję, że mamy ten potencjał, żeby zmniejszyć stratę w miarę na początku tego sezonu. Kurczę, no to są wypowiedzi, które pokazują, że dobra, my ten sezon sobie zaczynamy tak na spokojnie, troszkę z tyłu, za czołówką i dopiero później będziemy nadganiać. Tak mówi Hamilton. Toto Wolff mówi, poza tym, że jakby mówi, że będą chcieli zmienić ten koncept po tam pierwszych paru rundach sezonu, pewnie między Australią i Baku, wtedy będzie ta długa przerwa. No i to też mówił, że jakby mamy nadzieję, że w końcu, eventually, to było takie słowo użyte, że w końcu będziemy konkurencyjni po jakimś czasie. Mówi, że w ogóle mieli bardzo dużą rozkminkę, jakiego słowa użyć, żeby nie było, że są za mało pewni siebie albo że za bardzo pewni siebie, ale że generalnie on też dawał do zrozumienia, że w Mercedesie nie ma przekonania, że oni od razu wyjadą i będą mocni. Mike Elliott, dyrektor techniczny, mówi, że nie mamy żadnych wątpliwości, będzie po prostu ciężko. Zaczynamy z tyłu i nie będziemy faworytami. To nie jest dla nas normalna sytuacja, bo przez ostatnich 10 lat raczej byliśmy w zupełnie innym miejscu, ale jesteśmy skupieni na tym, żeby zrobić jak najlepszą robotę. Czy to jest prawda? Czy Mercedes stwierdził, dobra, słuchajcie, mamy chyba tegoroczny samochód mocny, ale utrzymajmy się w takim nastroju rzeczywiście bardzo, bardzo ostrożnie, wyjedziemy, pokażemy, na co nas stać, chyba że. I takie też były plotki w motorsport.com, choćby kolportowane, że te liczby, które pojawiały się przy okazji przedsezonowych testów w tunelu aerodynamicznym, nie były jakieś zachwycające w Mercedesie i tam rzeczywiście wcale nie są przekonani co do prędkości swojego samochodu. Ale takich zapowiedzi, czy w jedną stronę, że będziemy bardzo szybcy, czy w drugą stronę będziemy bardzo wolni, przed sezonami różnymi słyszeliśmy bardzo wiele i to ostatecznie niewiele musi oznaczać. Może się okazać, że Mercedes przyjdzie na pierwszy wyścig i po prostu od razu są w czołówce, a może się rzeczywiście okazać, że będą z tyłu, tak jak twierdzą, że będą dopiero to wszystko sobie nadrabiali. Bardzo jestem ciekaw. Dajcie znać w ogóle, jakie na Was robią wrażenie takie wypowiedzi, takie zapowiedzi i ten samochód, jak się Wam podoba, bo moim zdaniem jest naprawdę ładny. A co do wagi, bo mówiłem o tym samochodzie, swego czasu Beth Zender z Alfy, menedżer Alfy Romeo, powiedział, że gdyby zdrapali farbę z całego samochodu, z calusieńkiego, wszystkich miejsc, zaoszczędziliby 6 kg. Wyobrażacie sobie, to jest mnóstwo jak na świat Formuły 1. A były dyrektor techniczny Astona Martina, Andrew Green, mówił, że gdy oni pozbyli się farby z paru tylko elementów na swoim samochodzie, to zaoszczędzili 350 gramów. To też jest dużo, oczywiście, bo jest mocna walka, żeby być jak najbliżej tego minimalnego limitu wagi. No i w Mercedesie twierdzą, że też oni są w końcu na tym limicie, osiągnęli ten limit, mają lekki samochód w przeciwieństwie do tego, który mieli w zeszłym roku. No i Mercedes oczywiście nie jest jedyną ekipą, która tej farby sobie chce zdrapać jak najwięcej. Mercedes jest w o tyle dobrej sytuacji, że może mieć czarny samochód, bo im to nie psuje jakby żadnych sponsorskich ani innych zobowiązań i mogą dużo dzięki temu sobie zaoszczędzić. Inne ekipy już tak łatwo nie mają. No i Alpine. Teraz zobaczycie nowy samochód Alpine. Widać w nim czarne miejsca, które, no nie oszukujmy się, nie wyglądają jakoś cudownie. Mam wrażenie, że ten samochód jakoś pięknie nie wygląda i no nie wiem, czy też odnosicie takie wrażenie, ale no jakby jest takie skupienie na tym, żeby z tą wagą sobie radzić. No w każdym zespole po prostu robią wszystko, aby z jakiegokolwiek miejsca samochodu trochę tej farby zdjąć i trochę tych gramów sobie zaoszczędzić. No ale dobra, pal licho z tym malowaniem, malowanie nie jedzie, malowanie tylko wygląda. Samochód ma jechać, a zdaniem ludzi z Alpine może jechać w tym sezonie naprawdę szybko, a przynajmniej taki jest ich cel. Chcą, tak mówią w Alpine, zmniejszyć stratę do trzeciego miejsca i powiększyć stratę nad miejscem piątym. Chcą po prostu być liderem tego środka stawki, a gdyby przy okazji wpadło parę podiów, to w ogóle byłoby super. Więc no, takie tradycyjne, jak to w Alpine czy w Renault bywało, mocne zapowiedzi. Tam przecież jest ten pięcioletni, czy już iluletni plan, że w końcu będą wygrywać. Na razie na horyzoncie tego nie ma. Zobaczymy też, jak będą spisywali się kierowcy, bo mamy Estebana Ocona i Pierre'a Gasly'ego, którzy, jak wiecie, kiedyś Wam mówiłem, za sobą kiedyś bardzo przepadali, byli najlepszymi ziomkami, później się pospinali, no i teraz wracają do współpracy. Mówią, że jakby świetnie nam się razem pracuje, jest wszystko ok, że w ciągu ostatnich 2 miesięcy spędziliśmy razem więcej czasu niż przez poprzednie 8 czy 10 lat.
To pokazuje, jakie były ich stosunki też wcześniej, po tej przyjaźni w dzieciństwie. No i Ocon powiedział wprost, że nie będziemy z Gaslym nigdy już najlepszymi przyjaciółmi, ale nie mamy żadnych problemów, żeby razem współpracować i razem osiągać cele, jakie Alpine przed nimi postawi. I okej, na konferencji super to brzmi, można sobie takie zapowiedzi mówić, ale jak się znajdą panowie bok w bok ze sobą gdzieś na torze, Esteban Ocon nie należy do zawodników, z którymi się super łatwo walczy na torze, potrafi się porozpychać, potrafi być kierowcą jeżdżącym na limicie, czasami lekkim łobuzem. No, do pierwszej takiej sytuacji będzie wszystko miłe. I Milusia, w ogóle piąteczki i tak dalej. Co będzie po takich sytuacjach? Paru? Jednej? Dwóch? Może więcej? Zobaczymy. Czekamy, ale na szczęście odpowiedzi poznamy już niedługo, bo niedługo rusza sezon. Ja się bardzo cieszę, wy zapewne też, więc kończę ten odcinek i widzimy się na tym kanale wkrótce. Dzięki, trzymajcie się. Cześć, cześć.